Siemano, witam was w kolejnym odcinku Skyrimów. Otóż pobrałem jednego moda. Nie wiem, czy już widzicie, o co może tak dokładnie chodzić, ale mod ten nazywa się Crimes Against Nature, czyli zbrodnie przeciwko naturze. I czy jesteście gotowi? Otóż ja nie jestem gotowy. Otóż obiecywałem wam całą serię, kiedy gram kucykiem, ale zamiast tego dam wam chociaż ten jeden odcinek. Serana, nie posłuchaj mnie. Co się stało? Nie. Dlaczego? Dobra, ale oczywiście nie jest to jedyna rzecz, którą ten mod daje. Jest to właściwie dopiero początek chorego gówna. A więc pozwólcie na tylko, że wam to pokażę. Więc tak, mamy tutaj sekcję mocy, mianowicie... Pierwsza rzecz. Jeżeli sobie aktywujemy, co się stanie? O, czyli teraz jesteśmy w stanie tak po prostu przewrócić każdego, w kogo biegniemy. Nigdy więcej towarzyszy w drzwiach. To jest piękne. To jest po prostu piękne. Boże, jak się ładnie ślizga. Dawaj, bran. Ta seria schodzi na psy. Albo na kucyki. Nieważne. Pomocy, co się tutaj w ogóle dzieje. Dziewczynko. Ojej, tak mi przykro. Boże. Nie, dobra, wystarczy. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Biomagnet. Co z tego może się stać? Szukasz mojego... Podążajcie za mną, moja armio. Więcej! O Boże! Zobaczmy, czy uda nam się zrobić taką kulę, jak nie, takiego przegniłego z Dark Souls 2. Boże, taką wielką kulę ciał z Demon Souls. Dobra. Boże, jest ich coraz więcej. Chcę po prostu przejść tak po całej mapie. Więcej strawników, więcej. O nie! Ci kolejny! Padnijcie przed swoim... Boże, wygląda jakby gwałcił teraz krowę. Padnijcie przed swoim panem. Uwalniam was. Żartowałem. Co się dzieje? Pomocy. Zostawcie mnie. Po co modda więcej towarzyszy? Możesz sobie posłużyć mod na to i mieć więcej towarzyszy. Dobra. Powiedz, słyszałem dosyć. Co to jest? Ultra Generator. Okej, dobra, czyli to jest po prostu chaos. Wszyscy będą po prostu walczyli. Okej. Morningwood. Zobaczmy, co z tego może się stać. Co to tak właściwie robi? Witaj, przywoływaczu. Wyczaruj mi ciepłe uszy, co? Możesz powiedzieć, że się położysz na podłodze, to właściwie to samo. Czy ja właśnie coś zabiłem? Co się stało? Coś tutaj umarło. Nie mam pojęcia. Chyba właśnie w przypadku zabiłem krowę. No bywa, no słuchajcie, bywa. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Online commentary. Nice chmur? Chwila, moment. Co? Koszt? Twój ja honor. To jasne. To jest poziom tego kanału! Zsumowany! Wszyscy upadają! Mogę to wyłączyć? Dobra, mogę. Co tutaj się kurwać? O co chodzi? O, dobra. Jest tutaj teraz dużo gówna. O Boże.
posrane miasto, dosłownie. Ostrożnie! Ktoś to będzie sprzątał? Jeszcze raz, co to tak właściwie było? A komentarz online. Wszystkie twoje wartościowe myśli i komentarze będą wokół ciebie wyrzucane. Okej, okay, widzę. Co? Co to jest? Aha, czyli że wszyscy będą tak po prostu się palili. O, okej. Okay. I ta wersja przy okazji nikogo nie skrzywdzi. Zostaw mnie w spokoju! Zwycięstwo jest twoje! Poddaję się! Coś mi może tłumaczyć, co tutaj się dzieje? Litości! O. Okej, po prostu nagle wszyscy się zaczęli palić. Egzemplarzy, jeśli interesuje cię. Widzę nasz parę niezłych egzemplarzy. Co my tu jeszcze mamy? Jest ich jeszcze. Przez nich pieska. Boję się. Co to kurwa? Potrzebujesz czegoś? Bran, masz teraz przyjaciela. Gromów łaźni, cesarscy, smoki. Co to kurwa jest? Tak, to jest modding Skyrima. Tak. Boże, nie jest to pewien, czy to jest najlepszy czy najgorszy odcinek jak dotąd. Tak. Dobra, teraz tak po prostu będzie żyło w tym świecie. Co my tu jeszcze mamy? Frumpy. Zobaczmy. Ja bardzo tylko pożałuję. Ładny tatuaż. Potrzebujesz czegoś? To jest... Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Zaraz, gdzie jest mój body magnet? Albo... No moment. Kurwa. To będzie piękna miniaturka. Serana, nie zbliżaj się. Tak, sprzątaj to. Boże. Po raz pierwszy tam miało to się do czegokolwiek przyda. Dobra, wystarczy. Zazwyczaj jest fajnie, ale to ciężka. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Guard doggy. Co? Dojrzało owoce i świeże warzywa! Ulica w białej grani, prosto na twój stół! O, teraz to jest strażnik. Czekam. Szczeka i czeka. Czekam. Nie, szczekasz, a nie czekasz. Wykrztuś to z siebie. Tak? Czekam. Chcesz porozmawiać ze staruszką? Co my tu jeszcze mamy? Kilometr. Someone my little person. Świeże bochenki, boję się. Prosto w ręce. Jeszcze ciepłotkie. Chwila, moment, teraz jest moim towarzyszem? Hello. Czym ty kurwa jesteś? Boże. Co to jest? Nie, naprawdę. Czym ty kurwa jesteś? Własnych wyrobów, to właściwie wszystko, na czym mi zależy. Może mi ktoś... Co to kurwa? On ma nawet... Boże, on ma kopyta, ale ze skóry. Mam dosyć. Czy to wszystko? No dobra, najwyraźniej z mocy to już wszystko. Czy mam tutaj... Może jakieś przywołanie mamy nowe? Nie, to najwyraźniej tyle. Dobra, zacznijmy, jak to jeszcze... Rasy dodaję ten mod. Mam tutaj... Funny. Tak. Piękne. IKEA born. Jestem teraz krzesłem. Hunam. Okej. Okay. Mogę być też niedźwiedziem, co w sumie wygląda całkiem episko w tej zbroi. To mi się naprawdę podoba. Następnie, co mamy w dół? Gdyż jak na razie spróbowałem sobie tylko, żeby sobie zmienić rasę na pony.
Dobra. Mam tutaj Kajita. Takiego bardziej... Tak jakby fuzja pomiędzy kucykiem a Kajitem, bym powiedział. Nope. To wygląda bardzo quality. Imię Abominacja. Zdecydowanie. Okej, okay, a więc zobaczmy. Czy jestem sobie? Ja tego nie rodałem, to po prostu gra. Ja tego na pewno nie edytuję, ta muzyka... Tak, tak się robi speedrun z tej gry. Boże, wyobraź sobie przejście Softguardu z tym modem. Boże, pomocy. Teraz ja trochę jestem królem. Nie mam pojęcia, co się dzieje. A teraz to jest głośniejsze. Pomocy. Co się dzieje? Nie polecam pierwszej osoby z tym modem. Wtedy to jest głośniejsze. Udało nam się uwięzić bestię. Ale z ciebie uwolnię. Boże, ale z pierwszej osoby to jest... Ała, moje uszy. Pomocy. Wiecie co? Jak na razie... To jest piękne. Jak bardzo skończył się ten kanał. Wystarczy. Ja tak nie mogę. Ten pół odcinek, nie wiem w ogóle jak to gówno nazwać. Nie mam pojęcia. Najlepiej, jeżeli już zakończymy. A więc... To było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Może służę panom, ale nie myśl, że traktuję swoje obowiązki. Dobra, teraz się naprawdę musimy zakończyć, ponieważ to jest gówno. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie, wyłącz to. Muszę się pożegnać. Mody. Not only once. Na razie. Uważaj, na razie. Jeśli będziesz przekraczać rzekę na wschodzie. Stary Hajwar, Żelazna Ręka i jego zbóje siedzą w jaskini zwanej Straż... Niech bogowie czuwają nad... Co się dzieje? Dobra. Chciałem sobie wypytać, jak wygląda bieganie po bardziej otwartym terenie z tą rasą. Tak, tak można eksplorować ten świat. Kim ty jesteś? Potrzebujesz... Rozejrzyj się. Losowy handlarz. Okej, okay. No to żegnam. Znam w to? Boże, moje uszy, pomocy. O, jesteśmy w moim domku. Tak można eksplorować. We'll be right back.
Świątynia Marudne Sadagona, dzień dobry. Tak, tylko przypadkiem się tutaj znalazłem. Wiesz co, chcę coś na wysoki Hrodgar. Zobaczymy, jak długo to zajmie. Chodźmy. Zaczynamy. Wspinanie się po tych wszystkich stopniach. Wiesz, że to odcinek powinien być trochę krótszy, ale naprawdę chcę się pospoić tą super szybkością. Wow. Niezła ekipa. Tylko nie spać, bo to się zabije. Moje uszy cierpią. To jest znacznie głośniejsze. Zapewne w montażu to odrobinę przyciszę. Tak odrobinę bardzo. Nie są schody. Trole mnie straszne. Weź sobie pełną serię z tym modem. To by było coś. Zaraz się zabiję. Jeszcze się sobie przeogodno, to niestety ma stamina. Dotarliśmy. Uii! Pomocy. A więc tak oto myślę, że możemy się już zakończyć. Tak, możemy już popełnić samobójstwo. Czas zakończyć to żałosne życie. Dobra. A więc ten półodcinek już chyba teraz zakończymy, ponieważ... Boże. Nie. Na razie, mam dosyć. Na razie.